Konfederacja w Ministerstwie Zdrowia Andrusiewicz, nazwano mnie bandytą Winnicki i Braun w resorcie zdrowia. Ich zachowanie było skandaliczne. Politycy Konfederacji, Grzegorz Braun i Robert Winnicki, w poniedziałek rano stawili się w Ministerstwie Zdrowia z interwencją poselską. Domagamy się kompletu dokumentów, danych i podstaw prawnych oraz naukowych w związku z polityką rządu sprawie. COVID-19, mówili posłowie, którzy nie zostali przyjęci przez ministra Adama Niedzielskiego. Rzecznik resortu zdrowia określił zachowanie posłów jako skandaliczne. Posłowie Konfederacji pojawili się w resorcie zdrowia w poniedziałek po godzinie 8 rano, aby zadać pytania dotyczące polityki rządów w sprawie walki z epidemią COVID-19. Winnicki. Będziemy żądali przedstawienia faktów, będziemy żądali przedstawienia faktów liczb dotyczących zgonów osób zaszczepionych i niezaszczepionych, szczególnie w ostatnim okresie, ponieważ Ministerstwo Zdrowia podaje w tym zakresie sprzeczne i manipulacyjne dane, tłumaczył Robert Winnicki, relacjonując w mediach społecznościowych przebieg interwencji Będziemy domagali się podania podstaw, na podstawie których wydane zostały wydane rozporządzenia o najnowszych obostrzeniach. wymieniał dalej polityk. Dwa tygodnie temu minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że obostrzenia nie mają sensu nie działają. Jeśli chodzi o zapobieganie epidemii, po czym cztery dni później wprowadził obostrzenia, podkreślił Winnicki, tłumacząc, że w ramach interwencji będę chcieli uzyskać informacje, na jakiej podstawie naukowej wydane zostały te decyzje. Grzegorz Braun poinformował natomiast, że posłów interesują także dokumenty dotyczące koncernów farmaceutycznych. Zapytamy o umowy, które zawiera Rzeczpospolita, nie wiadomo kto i w czym imieniu, z koncernami farmaceutycznymi, tłumaczył. Andrusiewicz, jak gangster z czarno-białego filmu, posłowie Konfederacji na poświęconej ich interwencji poselskiej konferencji prasowej w Sejmie mówili, że powinno być tak, że podczas takiej interwencji minister lub jego zastępca przyjmuje posłów. Powoływali się przy tym na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Podkreślali, że w poniedziałek tak się nie stało. Jak poinformował Brown, w resorcie Zdrowia nikt nie chciał rozmawiać z nimi z Winnickim. Przywitali ich ochroniarze bez masek, wnętrza siedziby ministerstwa przypominały opustoszałą dekorację filmową i że nie wie, czy minister zdrowia był w budynku, bo widział, że ktoś się zabarykadował przed nimi w gabinetach ministerialnych, a za drzwi dochodziły szepty i szmery. Dodał, że podczas ich wizyty w resorcie był arogancki jak zawsze, zamaskowany jak gangster z czarno-białego filmu rzecznik prasowy MZ Wojciech Andrusiewicz, red, który nie spieszył z informacją i asystował im raczej jak ktoś, kto reprezentował służbę ochrony czy inne służby. Braun ocenił, że podczas pobytu posłów w Konfederacji i w resorcie, nie dopełniono obowiązku niezwłocznego przekazania informacji, o które posłowie wnioskują. Rzecznik MZ, zostałem nazwany przez Brauna, bandytą komentując wizytę posłów w Ministerstwie Zdrowia, rzecznik resortu stwierdził, nie nazwałbym tego interwencją poselską. To było zachowanie obu panów posłów, pana posła Brauna i pana posła Winnickiego skandaliczne. Ja przeczytam może tylko ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, artykuł. 19. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo. Jeżeli nie narusza dóbr osobistych i innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów. Dzisiaj przynajmniej moje dobra osobiste zostały naruszone. Dzisiaj zostałem nazwany przez pana posła Brauna, bandytą, powiedział Andrusiewicz. Dodał, że oczywiście nie robi na nim wrażenia nazwanie przez pana posła, tego pana posła, bandytą, i nie będzie kierował sprawy na drogę sądową ale uważam, że wszyscy gremialnie powinniśmy obłożyć takie osoby infamią. I na pewno zostanie wystosowane dzisiaj pismo do pani marszałek Sejmu w sprawie tego, co panowie posłowie robili tu w budynku, bo panowie posłowie biegali po wszystkich pokojach, zaglądali do wszystkich pracowników, jednocześnie krzycząc i siejąc wezwiska, tak jak w kierunku mojej osoby. Na pewno na drodze postępowania takiego Sejmowego my tego nie zostawimy, powiedział rzecznik resortu zdrowia. Pytany, dlaczego nie będzie kierował sprawy na drogę sądową, odpowiedział, że nie będzie z posłem Brownem. Mierzył się w sądzie i przysparzał mu tak naprawdę możliwości, żeby występował kolejny raz przed kamerami. Nie o to mi chodzi. Nie zamierzam dawać panu posłowi możliwości popisywania się przed mikrofonami, przed kamerami, dodał Andrusiewicz.